Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Dzisiaj Wam przedstawię edycję kolekcjonerską Fallout 3. Zapraszam. Fallout 3 swoją premierę miał 28 października 2008 roku. Cena sugerowana za edycję kolekcjonerską to koszt około 300 zł i też teraz w podobie ta cena się utrzymuje na Allegro. Edycja kolekcjonerska Fallouta 3 jest stylizowana na taki sandwichowy box. Mamy wkładkę plastikową. Z tyłu mamy wizualizację oraz standardowy opis, co się znajduje w edycji kolekcjonerskiej. Zdejmiemy sobie wkładkę plastikowa, gra na PlayStation 3. Wkładkę sobie zdejmujemy. Mamy nasze pudełeczko, WOTTEK, kolejkę ludzi grzecznie czekających do wejścia do bunkru. Z tyłu widać wybuchy bomb. Tutaj mamy naszego Vault Boya po bokach. Z tyłu też bardzo ładna grafika. Prepare for future, przygotuj się na przyszłość. Dobra, otwieramy nasze sandwichowe pudełeczko. Mamy pierwszy co to mamy Making of Fallout 3. Płyta troszkę wzorowana na taśmę. Taki wygląd ma jak stare taśmy. Mamy grę na PlayStation 3 po polsku. Z tyłu też standardowy opis. Też wszystko jest po polsku w jednym języku. Zdejmiemy sobie to z folii. Podręcznik przetrwania, płyta, ładny kolorowy przewodnik, tak naprawdę ładna kolorowa instrukcja. Teraz rzadko takie instrukcje. Mamy dalej, mamy artbook w sztywnej okładce, no taki dosyć malutki, no jak w artbooku standardowo znajdziemy szkice postaci, szkice lokacji, tego typu rzeczy. Przyjrzyjcie sobie sami artbook. Dalej mamy naszą figurkę Vault Boya z ruchomą głową ruszającą się. Wyjmiemy go z folii. W pudełeczku już nic nie ma, puste pudełeczko.
tak mi się przedstawiała nasza figureczka. Tak mi się przedstawiała edycja kolekcjonerska Fallout 3. Zapraszam do obejrzenia innych edycji kolekcjonerskich Fallouta oraz innych moich kolekcjonerek. Film się podobał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym materiale. Hej!